Cześć. Dostałem do testów ciekawą kamerę IP o rozdzielczości 4K. Jest to kamera marki Anke, model C800. W odróżnieniu od kamer, które testowałem, nie jest to kamera obrotowa Wi-Fi, ale za to charakteryzuje się bardzo dobrą jakością obrazu w rozdzielczości 4K, zaawansowaną możliwością konfiguracji oraz możliwością zasilania PoE po kablu LAN. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to doskonała jakość wykonania. Sama kamera jest zamknięta w aluminiowej kuli o klasie szczelności IP67, czyli teoretycznie moglibyśmy nagrywać obraz pod wodą do głębokości 1 metra przez okres nie dłuższy niż 30 minut. Kula ta osadzona jest w plastikowej podstawie montażowej. Z kamery wychodzą dwa przewody: LAN do komunikacji z routerem oraz gniazdo zasilania 12 V. Jak wspomniałem wcześniej, kamera posiada zasilanie PoE, więc podłączając ją do odpowiedniego switcha sieciowego lub rejestratora, jednym przewodem LAN zapewnimy jej transmisję danych oraz zasilanie. Pod zaślepką mamy gniazdo karty pamięci oraz przycisk reset. Jeżeli zamierzamy używać tej kamery z kartą pamięci jako magazyn danych, to należy pamiętać, że zapisywanie nagrań w rozdzielczości 4K wymaga zastosowania odpowiednio szybkich kart. Maksymalna pojemność karty to 256 GB. Kamerę możemy obsługiwać na kilka sposobów. Najprostszy i najszybszy to zalogowanie się do niej przez przeglądarkę internetową, wpisując lokalny adres IP przydzielony jej przez nasz router. Jeżeli nie wiecie, jak znaleźć jej IP w sieci lokalnej, to możecie zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie lub laptopie ze strony producenta, która automatycznie wyszuka tę kamerę w sieci i pozwoli Wam na dostęp i jej konfigurację. Zakres regulacji parametrów tej kamery to niewyczerpane źródło możliwości. Każdy, w zależności od potrzeb, znajdzie to, co potrzebuje. Dużym plusem jest w pełni spolszczone menu. Nie będę omawiał wszystkich opcji konfiguracji. Popatrzcie na przegląd całego menu ustawień. Między innymi mamy możliwość zastosowania różnych zabezpieczeń związanych z próbą nieautoryzowanego dostępu, przydzielanie uprawnień różnym użytkownikom, dostęp do wszelakich usług sieciowych, zakres rozdzielczości kamery zaczyna się od HD, czyli 720p, aż do 4K. Jako ciekawostkę dodam, że maksymalna ilość zapisywanych klatek na sekundę to 30, już od rozdzielczości 5 megapikseli, czyli 2592x1944. W przypadku rozdzielczości 4K dostępne jest maksymalnie 15 klatek na sekundę. Uwaga! Warunkiem uzyskania takiej ilości klatek na sekundę jest przestawienie kamery z trybu PAL na NTSC i należy pamiętać, że jest to ściśle związane z częstotliwością napięcia sieciowego w danym regionie świata. Stosując to ustawienie w Europie na nagraniach nocą lub w pomieszczeniach oświetlanych sztucznym światłem, może występować efekt migotania lamp zasilanych z sieci elektrycznej. Dla Europy częstotliwość napięcia sieciowego to 50 Hz, więc prawidłowym ustawieniem powinien być tryb PAL, w którym dostępne mamy maksymalnie 25 klatek na sekundę, eliminujące ten niepożądany efekt. Tracimy wtedy trochę na płynności obrazu. Kamera może zapisywać również dźwięk w wielu formatach. Jakość zapisywanego dźwięku jest przyzwoita. Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, mówię. Jak mnie słychać, jak mnie słychać? Jak mnie teraz słychać? Mówię teraz 5 metrów. Teraz mówię z 10 metrów, jak mnie słychać? Jestem 10 metrów od kamery. W zakładce Obraz możemy bardzo precyzyjnie dostosować parametry kamery do warunków oświetleniowych, w których została zamontowana.
Mamy również tryby poprawiające dynamikę obrazu, które przyciemniają zbyt jasne strefy i rozjaśniają zbyt ciemne. Gwarantuje nam to większą czytelność w miejscach zacienionych i niweluje przepalenia obrazu, np. zbyt rozświetlonego nieba. Oczywiście mamy również ustawienia wykrycia ruchu wraz z zaznaczaniem obszarów, w których kamera powinna reagować. W ustawieniach pamięci masowej mamy możliwość konfiguracji harmonogramu zapisu nagrań na kartę pamięci. Oprócz zapisu nagrań na karcie pamięci, kamera może współpracować z rejestratorem sieciowym lub odpowiednią aplikacją zainstalowaną na komputerze, która spełni funkcję takiego rejestratora. Producent na swojej stronie internetowej posiada takie dedykowane aplikacje do pobrania za darmo, jak również oferuje sprzętowe rejestratory sieciowe w pełni kompatybilne z ich kamerami. Teoretycznie ta kamera powinna współpracować z każdym rejestratorem obsługującym protokół ONVIF, dlatego sprawdzę, czy wykrywają mój tani rejestrator z AliExpress, którego testowałem w tym filmie. Okazuje się, że bez problemu ją wykrywa i obsługuje wszystkie funkcje. Mój rejestrator obsługuje kamery do rozdzielczości 5 megapikseli, czyli 2592x1944. Więc maksymalnie przy tej rozdzielczości jest w stanie zapisywać nawet 30 klatek na sekundę. Próba przełączenia zapisu na 8 megapikseli, czyli 4K, kończy się tak. Zapewne interesuje Was, czy obraz z kamery możemy podglądać na przykład na smartfonie, będąc poza siecią lokalną, w dowolnym miejscu świata z dostępem do internetu. Oczywiście tak. Przez chwilę miałem wątpliwości, czy jest to możliwe bez stałego lub zmiennego adresu IP poprzez serwer DDNS, ale okazuje się, że jest bardzo prosta opcja skonfigurowania takiego połączenia z kamerą. Dla użytkowników nieposiadających odpowiedniego łącza internetowego, jak na przykład ja, ponieważ korzystam z internetu mobilnego LTE, dostępna jest odpowiednia usługa w ustawieniach zaawansowanych w zakładce Dostęp do platformy. Włączamy tam tryb Anke Vision i ustalamy sobie jakiś kod weryfikacyjny. Zapamiętujemy ustawienia. Następnie w aplikacji Anke Vision na smartfonie dodajemy nowe urządzenie w trybie Ręczne dodawanie. Zostawiamy tryb rejestracji domena Anke Vision. Wpisujemy numer seryjny, który możemy odczytać z naklejki na obudowie kamery lub z panelu zarządzania w zakładce Ustawienia systemu przepisujemy 9 ostatnich znaków z okienka z numerem seryjnym. Następnie aplikacja poprosi nas o wpisanie kodu weryfikacyjnego ustalonego wcześniej przez nas w panelu zarządzania. Od tej chwili możemy sobie podglądać, nasłuchiwać, przeglądać nagrania, odbierać alarmy. Podsumowując, uważam, że to bardzo dobra kamera. Jakość obrazu i możliwości konfiguracji zaspokoją wielu nawet wymagających użytkowników. Częstym pytaniem pod moimi filmami z testami kamer obrotowych było, czy mogę polecić coś, co jest w stanie zapisać większą liczbę klatek na sekundę niż te standardowe kilkanaście. Więc ta kamera, co prawda nie jest obrotowa, ale zapisze nawet 30 klatek na sekundę przy rozdzielczości 5 megapikseli.
Jeżeli interesuje Was zakup tej kamery i innych produktów marki Anke, to pod filmem znajdziecie link do ich sklepu oraz specjalny kod rabatowy, dzięki któremu otrzymacie aż 15% zniżki na zakupy. Teraz popatrzcie jeszcze na krótki test czytelności obrazu. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.